Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie do sesji wyborczej, godzina 10.14. Dzisiaj pewne rozprzężenie kampanijne nam się wdziera, bo to już jest do wyborów ostatnie 17 dni zostało kampanii, to i można, czy mogą człowieka emocje ponosić i niestety takie emocje, także negatywne w tej kampanii się pokazują, no ale kampania ma też wymiar starcia na ekranach kin. Zielona granica to miał być film, który miał wpłynąć, czy ma wpłynąć na wynik wyborów, przynajmniej tak sobie to obrazuje autorka i reżyserka tego obrazu, Agnieszka Holland. Czy wpłynie? Czy Zielona granica rzeczywiście jest filmem, który może zmienić nasze postawy wyborcze? O tym teraz porozmawiamy. Miłosz Rodowski, dziennikarz, publicysta, architekt, grafik, jest naszym gościem. Dzień dobry. Witam serdecznie Państwa, witam serdecznie Łukaszu. Bardzo mi miło u Państwa gościć. A nam jest miło, że pan jest naszym gościem. To teraz powiedzmy, czy Zielona granica jest hitem kinowym, czy jest filmem, który masowo może poruszyć sumienia Polaków i zmienić wynik wyborów? Jeśli chodzi o wyniki box office'a, to jest niewątpliwie najczęściej odwiedzanym filmem w tym roku. Zdaje się, od 5000 wyprzedził kolejny z filmów, który jest odwiedzany. Natomiast jeśli patrzy się globalnie i tak holistycznie na wyniki tych najbardziej emocjonujących filmów, które do tej pory organizowały przestrzeń publiczną i powiedziałbym też przestrzeń emocjonalną i były właśnie też relacjonowane w przestrzeni publicznej jako takie filmy zaangażowane, czyli z jednej strony film pana Smarzowskiego, Claire, a z drugiej strony Patryka Wegi, też film, który dotyczył polityki, no to powiedziałbym, wyniki nie są imponujące, albo powiedziałbym radykalnie słabe. No z tym, że też trzeba pamiętać, że w międzyczasie Polacy troszeczkę odwykli od chodzenia do kin i zdecydowanie widać to także w wynikach, no bo te 170 chyba tysięcy, z tego co pamiętam, box office'a, to jest wynik, powiedziałbym tak, 3,5 raza mniejszy od filmu Patryka Wegi, 5 razy mniejszy od Kleru pana Smarzowskiego. Także. Więc to były filmy, które trafiły pod strzechę, rozumiem, Zielona granica tego masowego odbioru być nie może, bo pierwszy weekend, następny pewnie lepszy nie będzie, jak znam życie. Tutaj jest tak, że te box office'y są chyba najważniejsze, bo potem jeśli nie złapie coś masy krytycznej, jeśli nie zbuduje właśnie w przestrzeni publicznej obrazu dzieła wyjątkowego, jeśli jest zbyt dużo kontrowersji i powiedziałbym takich niezdrowych emocji, to kino się nie odbije. Zwłaszcza, że już w pierwszym tygodniu pojawiają się filmy na torrentach i w miejscach, powiedziałbym, takiego nielegalnego oglądania, że w związku z czym część osób, która będzie chciała oglądać ten film, znajdzie inną drogę poza, powiedziałbym, finansową. Czyli po prostu no, ten film nie osiągnie już znacząco wyższego wyniku. Żadnych nagród takich poważnych też nie otrzymał już na starcie. Być może otrzyma, ale przyznając się Państwu, że znam jego treść, to powiem, że nie sądzę chyba, że nagle Amerykanom ktoś w Stanach Zjednoczonych uzna, że ten film ma takie znaczenie polityczno-wizerunkowe, że warto go wesprzeć, ale nie sądzę. To teraz zapytajmy o ten wydźwięk polityczny. Na ile, panie redaktorze, ten film, autorka chodzi teraz po mediach i mówi, że powstał z miłości do Polski, że jest patriotką i że ten film ma właśnie Polsce służyć? On służy Polsce, on się przysłuży polskiej racji stanu? Rozdzielę dwie kwestie, to znaczy z jednej strony jakby opowiem o motywacjach pani reżyser, bo niestety, jeśli jest przynajmniej w jej mniemaniu prawdziwa opowieść o tym, że to wynika z jej głębokiego patriotyzmu i woli wsparcia ojczyzny, to ten film dziedziczy wszystkie najbardziej negatywne cechy polskiego kina zaangażowanego, patriotycznego, które od lat próbujemy zbudować, żeby opowiedzieć naszą historię. Więc w tej materii jestem w stanie jej uwierzyć, to znaczy jest przesadzony, za dużo wątków,
źle zbalansowany i też powiedziałbym, widać to, mocno to zaangażowanie. Czyli wszystko to, w jaki sposób tych patriotycznych rzeczy nie powinno się opowiadać, dziedziczy. A teraz już rozkładając na czynniki pierwsze, drugą część pana pytania, to znaczy ja uważam, że ten film absolutnie nie służy czemukolwiek, co można nazwać polską racją stanu. Natomiast w związku z tym każdy powinien ten film zobaczyć, każdy z nas, w jakikolwiek sposób. Ja państwa nie zachęcam oczywiście do łamania prawa, ale są... Ale też nie zachęca pan do nabijania kabzy pani Holland. Dokładnie tak, więc tak na tym, że tak powiem, poprzestanę. Natomiast ten film absolutnie powinien zobaczyć każdy, dlatego że on pokazuje tak naprawdę prawdziwy obraz tego, co tak zwana Warszawka, być może trochę Krakówek, myślą o całej Polsce. I z tej perspektywy jest to kino niesłychanie edukujące. Natomiast już całkiem serio i poważnie, jeśli ktoś śledzi bardzo silnie sprawy wizerunkowe, a ja to czynię zawodowo, i obserwował niesłychane odbicie wizerunkowe Polaków po wielkiej tragedii Ukraińców, która wynikała z wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej, i to, jak polskie społeczeństwo, polskie państwo stanęło na wysokości zadania, właśnie tej wizerunkowej wysokości zadania, jak zbudowało na przykład przestrzeń niesamowitego zafascynowania polskim fenomenem w Stanach Zjednoczonych, który był w stanie złamać naprawdę wieloletnie zaniedbania w tej kwestii i też wieloletnie stereotypy, wokół których budowano obraz Polaka w krajach Zachodu, no to właśnie ten film to niweczy i destruuje kompletnie. Oczywiście nie tylko dlatego, że ma szansę zbudować jakąś szerszą przestrzeń komunikacyjną, ale dlatego, że jest wygodnym narzędziem. To znaczy zawsze można po niego sięgnąć w sytuacji, w której trzeba udowodnić tezy, które mają przeszkadzać Polakom w zdobyciu tego pozytywnego publicity, czy wizerunku, jak to się w Polsce mówi, czy takiej rozpoznawalności. Więc ten film jest niesłychanie wygodny, powiedziałbym nawet służalczy w stosunku do pewnych test, które pojawiały się, były suflowane w przestrzeni światowej również komunikacyjnej na temat Polski i Polaków. No i w związku z tym będzie wykorzystywany, jak będzie musiał. I to jest, powiedziałbym, też powrót takiej tradycji, którą wyznaczył Lenin, który uznał film jako najważniejszą ze sztuk propagandowych ze względu na masowość odbioru i takie ożenienie przekazu z formą wizualną wideo, czy właśnie wizualną, ale związaną z masowym odbiorcą. I myślę, że ten film w znakomity sposób to realizuje. Byłaby szansa, żeby ten film stał się czymś fajnym, czymś dobrym, gdyby po prostu nie powstawał w takim reżimie czasowym. To znaczy tego typu kino reaktywne, które opowiada pewnego rodzaju wydarzenia, myślę, że potrzebowałoby z 3-4 lat perspektywy do tego, żeby zacząć opowiadać o tych tragicznych... Ale jak rozumiem, tu nie o perspektywę chodziło i nie być może o uczciwy obraz granicy, tylko chodziło o politykę, o to, żeby to był film na wybory. Zdecydowanie to widać w tym filmie i niestety to jest rzecz, która, no właśnie ten tani dydaktyzm, który tak bardzo przeszkadza nam wielu, którzy marzymy o właśnie tych epickich obrazach dotyczących historii Polski, jest tutaj niesłychanie zauważalny. On się pojawia mniej więcej tak od połowy filmu, może ciut wcześniej, bo na początku to może fascynować ten obraz, bo on pokazuje takie troszkę bardziej psychologiczne podejście do postaci tych osób, które stają się przeniknąć przez granicę, więc to jest bardzo interesujące kino psychologiczne, a potem zaczynają się po prostu jaja. Innymi słowy, jak już odbiorca zanurza się w historię, która może go wzruszyć, może go interesować, mogą go interesować właśnie postaci, które są bardzo ciekawie rysowane, to w tym momencie pojawia się tak prostacki przekaz wprost aż, że to wygląda na jakąś szaloną wizję złamania kręgosłupa odbiorcom. No więc to kino jest po prostu niestrawne. A że ten film jest dosyć długi, No to pojawia się problem w postaci tego, że im jest dłużej, tym jest gorzej. I człowiek zamiast samemu dopowiadać sobie pewne historie i samemu też
pracować mózgiem, swoją wyobraźnią i też dojrzewać do wizji reżyserskiej, co jest właśnie takim znakomitym wyróżnikiem dobrego kina gatunkowego, no to tutaj ma podaną sprawę tak wprost, że jeśli przyszedł, że tak powiem, z misją uczestniczenia w tym zjawisku no, propagandowym, no to oczywiście będzie to niósł dalej, natomiast jeśli jest takim odbiorcą nawet lekko chłodnym, no to nie sądzę, żeby ten film wywołał jakiś poklask czy szacunek. To już na koniec temat czysto polityczny. Agnieszka Holland podkreśla, że no były próby, były rozmowy, może nawet naciski albo prośby ze strony Platformy, żeby tego filmu nie wyświetlać przed wyborami właśnie. To jest tak, że obraz Agnieszki Holland, film Zielona Granica, no to jest to coś, co się może przyczynić do klęski opozycji? Znaczy, kluczową sprawą w kwestiach marketingu jest tak zwane wykorzystanie momentum. Widzimy to właśnie w poprawianiu wizerunku, na przykład gdy śledzimy wczorajszą akcję ministra Czanka, prawda? W tym momencie to jest chyba najpopularniejszy na świecie polski minister. Można też zauważyć pewne echa przy zwolnieniu speakera parlamentu kanadyjskiego właśnie, bo część osób w przestrzeni publicznej, również medialnej Kanady, powołuje się na jego list. Przypominam, dotyczy sprawy tego ukraińskiego żołnierza, weterana Waffen-SS, SS Galicien, czy Hałczyna, w zależności od tego, jakim językiem się posługujemy. No i właśnie, wykorzystanie tego momentum jest kluczową rzeczą, więc puszczanie tego filmu, który jest tak zaangażowany po wyborach, nie miałoby żadnego sensu, poza oczywiście tym, że być może służyłoby uzasadnianiu pewnych tez w sytuacji, w której trzeba byłoby albo wywołać rewolucję w Polsce, w przypadku no, niekorzystnego dla opozycji w wyniku wyborczego, albo spowodować głęboką dekompozycję wszystkiego, co obecnie rządzącym się udało stworzyć, czy właśnie nie udało się stworzyć, właśnie od strony czysto wizerunkowej. No, ale teraz tak jest, że nagle ta zielona granica będzie kontrproduktywna i ona spowoduje, że udało się PiS-owi odbić narrację polityczną, kwestia granicy, obrony munduru, że to wszystko... No. Ja bym tego, panie redaktorze, nie mieszał z PiS-em czy nie, po prostu tak jak mówię, według mnie obowiązkiem jest zobaczenie tego kina po to, żeby zobaczyć, jak nami się manipuluje i że to już nie są subtelne metody, a skoro tak jest, to znaczy, że sytuacja jest mocno gardłowa, bo takimi metodami się nie posługujemy w standardowych sytuacjach. Znaczy mówię posługujemy, chociaż ja ich nie stosuję. I tutaj myślę, że tutaj nie ma co mówić o pisowskim odbijaniu po prostu. W Polsce mieszka mniej więcej 600 tysięcy osób związanych z mundurem. Ten film niewątpliwie obraża służby mundurowe. Ja mówię o Wojsku Polskim, a przecież są jeszcze inne służby mundurowe. Z rodzinami to jest około 3-3,5 miliona, więc gratuluję po prostu znakomitego rozegrania, bo ja nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek mundurowy czy jego rodzina bez względu na swoje zapatrywania mógł zagłosować z czystym sumieniem na kogoś, kto otwarcie agituje za jedną z propozycji politycznych w Polsce, a jednocześnie obraża wszystko, co się wiąże z polskim mundurem i z etosem polskiego munduru. To jest po prostu nieprawdopodobne. To już na koniec pytanie o tą warstwę społeczną. Powiedział pan, że pan redaktor, że to jest no, film, który opisuje i jest stworzony dla Warszawki, może dla części Krakówka. Co to jest za środowisko i jakby na czym ono bazuje? I no bo widać, że niektórych ten film niezwykle porusza, że on trafia do pewnej grupy odbiorców, grupy, która jest coraz bardziej izolowana i sama się wyizolowała z polskiego społeczeństwa. Znaczy właśnie, to, jeśli pan redaktor pamięta Tytusa, Romka i Atomka, to tam pojawił się taki dymek, który jest wyekstrahowany, czy tam wyekstrahowany w głębokim tłumie, tam jak była dyskoteka w jednej z części. No to właśnie, ci ludzie są kompletnie wyizolowani i wyzuci z jakichkolwiek emocji, które budują wspólnotę. Oni po prostu czują się tak dobrzy, a jednocześnie są tak głęboko zakompleksieni, że po prostu trudno mi złapać, powiedziałbym, synchronizację z rytmem całego narodu. I w związku z tym wszystko ich obrzydza. Wszystko, co powoduje naturalny przepływ emocji, wszystko, co buduje wspólnotę od
strony emocjonalnej, historycznej, tożsamościowej, wszystko to, co powinno generować coś, co właśnie w języku brytyjskim nazywa się flow, prawda? Jakimś takim elementem emocjonalnym, który dobrze strumieniowany buduje tożsamość, a więc i tak wzmacnia skuteczność narodu, no to ich wszystkich obrzydza. No i tutaj widzimy zapis absolutnie wszystkich tych tez, które od lat próbują suflować w przestrzeni publicznej, które no, są podniesione do tak gargantuicznych rozmiarów i są tak skomasowane w jednym miejscu, że stają się właśnie przeciwskuteczne i wręcz śmieszne, no bo to jest rzecz absolutnie interesująca, że właśnie to pewnego rodzaju przeniesienie powoduje tego typu odbiór. I ten stukanie do drzwi podkreśla, że musimy kończyć, Miłosz Rodowski. Dziękuję serdecznie Państwu. Ukłony miłego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Godzina 10:29. Czasami w ciągu dnia nie ma tak dużo czasu. Trzeba działać i radio też musi działać, a teraz będziemy działać razem z zespołem Red Hot. Czyli...